Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Moi kochani, dzisiaj na odcinku Mega Gratka. Przyszła do mnie paczuszka z niemieckiego Panini. Zamówiłem sobie produkty, które jeszcze brakowały mi, moi drodzy, w kolekcji. Taka duża paczka, taki kartonik. Także otwieramy i sprawdzamy, co w środku. Chciałbym tutaj podziękować moim przyjaciołom z Niemiec, którzy ogarnęli mi wysyłkę, bo niestety trzeba mieć niemiecki adres, żeby dostać paczkę z Niemiec, żeby sobie zamówić na niemieckim Panini, a ja już od ponad roku nie jestem w Niemczech, nie mam tam adresu, więc musiałem to zrobić przez moich znajomych. Także dzięki, chłopaki Arek i Oli. Będziecie mieć do nich pod filmem link do kanału, bo też nagrywają na YouTubie. Także serdecznie Was zapraszam. A my teraz zabieramy tutaj niepotrzebne rzeczy i co w środku. Po pierwsze, najważniejsza rzecz. Ten boksik premium. Bardzo ciężko, moi kochani, dostać te karty. Brakują mi jeszcze chyba 4 limitki premium, dlatego zamówiłem sobie właśnie display boxa premium. To jest pierwszy produkcik. Następnie mamy tutaj saszetkę gold. Tu akurat wszystkie 6 limitek już mam, ale w zestawie bundle właśnie był ten produkt, dlatego mam go tutaj. Następnie mamy tutaj dwie paczuszki z fetpakami. Luźne, bo tutaj jest cały boks właśnie z fetpakami. 10 saszetek, czyli w sumie 12. Do tego mamy dużą puszkę kolekcjonera. Dwa display boxy. Po 20 chyba 4 saszetki, jak się nie mylę, tak. 24 saszetki, czyli razem 48. I to, co najważniejsze, czyli ekskluzywne karty limitowane. I dzisiaj właśnie na filmie sobie otworzymy i zaprezentujemy. Pozostałe produkty będą na osobnych odcinkach. Dlatego już teraz Was serdecznie zapraszam. Przełożymy sobie wszystko i zrobimy miejsce na limitki. Także pierwsza koperta. Nie ma tutaj nic oznaczonego, więc otwieramy pierwszą z brzegu. I mamy jedno zawiniątko. I drugie. Pusto. Pusto. Teraz mamy drugą kopertę. I tu jest pudełko z kartami XXL, więc może zaczniemy z nimi. I właśnie w Niemczech są limitki XXL, których nie ma nigdzie indziej, tylko na stronie niemieckiego Panini. I zaraz Wam powiem, które to są. Wszystko, wszystko. Mamy pusto. Ok. Pierwszą taką właśnie limitką jest Jamal Musiala XXL. Następnie Sadio Mane, również Bayern. Mbappé, można go trafić również u nas w Polsce, więc to nie jest akurat ekskluzywna limitka. Tak samo Messi, jego również możemy w Polsce utrafić. Natomiast Vinicius już jest właśnie tą ekskluzywną Real Madryt. Czyli to są na razie te trzy. Następnie Robert Lewandowski. Jego też możemy w Polsce zdobyć. Gavi. To jest kolejna limitka ekskluzywna Barcelona. Cristiano Ronaldo jest również do trafienia
Polsce, jak również i w innych państwach. Tak samo Erling Haaland. Czyli 5 limitek jest zwykłych, które można też gdzie indziej trafić. Natomiast piątą jest Kai Havertz. To są, moi kochani, ekskluzywne limitki XXL, które można tylko zdobyć w Niemczech. A teraz, moi kochani, otwieramy pudełka, które mają małe limitki. Chyba to sobie inaczej zrobimy. Muszę tutaj podciągnąć. Ok. I tutaj w tym pudełku mamy ekskluzywny set Eintrachtu, ale nie jest on tak naprawdę ekskluzywny, bo można też w Polsce te limitki trafić. A więc mamy tutaj Jibril Sow, Timothy Chandler, Mario Götze, Tuta, Kolomuani, Lindström, Knauf, Ndika, Borre, Kamada, Jakic i Kevin Trapp. 12 limitek z Eintrachtu. Na początku były one ekskluzywne, ale później okazało się, że mamy je również w Polsce. No i drugie opakowanie. Jakie tutaj będziemy mieć limitki? No raczej nie będzie tutaj żadnej, która dojdzie do kolekcji, bo są te same, które można w Polsce zdobyć. Czyli Harry Kane, Tottenham, Pedri, Barcelona, Gravenberg, Bayern, Salah, Liverpool, Haaland, Manchester City, Tchouameni, Real, Gavi, Barcelona, Havertz, Chelsea, Rafael Leao, Milan, Neymar, Paris Saint-Germain, Vlahovic, Juventus, Foden, Manchester City, Robert Lewandowski, Barcelona, Messi, Paris Saint-Germain, Antony, Manchester United, Mbappé, Paris Saint-Germain, Serge Gnabry, Bayern, Cristiano Ronaldo, Manchester United, Mané, Bayern i Vinicius Real. Czyli to są limitki, które już posiadam w swojej kolekcji, więc na dobrą sprawę doszło 5 nowych kart XXL-ki: Musiala, Mané, Vinicius, Gavi i Kai Havertz. No jestem ciekaw Waszych opinii odnośnie tej paczuszki z niemieckiego Panini. Co myślicie na jej temat i tych kart? A z mojej strony, moi kochani, to by było wszystko. Otworzymy sobie pozostałe produkty na osobnych odcinkach. Tutaj przede wszystkim będzie gratka z tym Displayboxem Premium, bo liczę, że wpadną moje 4 ostatnie braki. Także teraz Was już serdecznie zapraszam. Ok, moi kochani, dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Jeżeli się podobał, to łapki w górę. Ja się żegnam i widzimy się na kolejnych filmach. Cześć Wam!